Witam, to Aristeo. Zapraszam do Królestwa Oceanu. Ten rekin wygląda dość przerażająco. Nie odważę się tędy przepłynąć. Muszę go najpierw przeprosić. Tak, tutaj są trzy rzeczy ważne. Dźwignia utknęła w wodorostach. Czym mogę ją wydostać? Tak, tu zaostrzone kamienie. Kotwica. Płetwonurka. No tu ośmiornica, coś będzie od nas wymagała. I tu szczypce. Tak, i to żarnik. Wygląda na to, że to tutaj wszystko. Tak, teraz zajrzymy w tą lokację. Witaj nieznajomy, pomóż mi proszę. Zgubiłam mój złoty amulet. Czy możesz mi pomóc go odnaleźć? Jeśli ci się uda, wynagrodzę ci to. Pośpiesz się. Oczywiście zrobimy co w naszej mocy. Tak, tu coś będzie trzeba umieścić. O. Tam możemy się udać, ale jeszcze... O, właśnie. Część rzeźby się obraca, ale ten wielki kamień ją blokuje. Tu jest coś do zrobienia. Duża skała. I kwaśny opar. O, jest rozgwiazda. Za chwilę się z nią udamy w jedno miejsce. O, tu możemy ten ostry kamień użyć. Tak, i tutaj właśnie rozgwiazda znalazła swoje miejsce. I zyskałem pierwszy, czy nawet już drugi. Tak, element. I to jest najtrudniejsza zagadka w tej grze. O, pędzel. Atrament. Tak, i tu, żeby otworzyć te drzwi, musimy po prostu we właściwej konfiguracji używać, no naciskać po prostu, żeby dźwięki były te same. I to jest tak, najpierw jest 4, potem jest 6, a potem jest 8, jeśli dobrze pamiętam. Tak, spokojnie, skupmy się. A, to teraz było 5. Teraz będzie 6 do zapamiętania. Tak. Niestety, ale... No i teraz będzie najgorsze 8 dźwięków. Zapamiętaliście? Ja nie. W tym momencie najlepiej kartka, długopis i starać się ustalić. Czwarty, trzeci, pierwszy, czwarty. Czy nie, inaczej.
grać. Zaraz będziemy widzieli. Czwarty, trzeci. No, pierwszy, trzeci to był. No. Okej. No i zdobyłem bardzo istotny kryształ i nożyk, który się przyda tutaj właśnie w tym miejscu. Tak, zdobyłem jeden nitkę wodorostu. Tak, tutaj już kolejny kawałek klejnotu. No i fajnie, tu już nie musimy wracać. Teraz gdzieby tu pójść? O, może tu. O, właśnie. Założę się, że to jest amulet, którego szuka księżniczka. Wpadł w tę szparę i muszę go jakoś wydobyć. No, nie mam wszystkich elementów do tego potrzebnych, ale tu mogę. Ale tak, tutaj kotwicę. Natomiast tam jeszcze nie zajrzymy, bo jeszcze po prostu czegoś mi brakuje. Tak. No właśnie, w środku widzę skrzynię. Kto wie, jakie skarby się w niej znajdują. Myślę, że mógłbym dostać się do fraku przez to okno, ale nadal jest zamknięte. Muszę odkręcić śruby, które je przytrzymują, a wtedy może otworzę okno. Tak, tylko że mimo wszystko, no mógłbym w tej chwili tymi śrubami się zająć, ale po prostu i tak to mi nic nie da, bo potrzebuję jeszcze czegoś. O, czegoś właśnie, co mogę tutaj znaleźć. To jest akurat magnes, a... O, tu jest żabnica, która wymaga żarnika. Tak. O, właśnie, tu. Musimy ułożyć ten obrazek. Przedstawia on rybę. Przy czym, bo ja już przechodziłem tą grę, więc wiem, że tu się obrazki zmieniają. Także jeżeli żeśmy raz ukończyli grę, to wcale nie znaczy, że po prostu będziemy wszystko umieli i pamiętali. Wiem tylko tyle, że właśnie te takie rurki kątowe są właśnie w rogach. A poza tym... No na pewno na środku będzie sama ryba w swojej przytłaczającej większości. Tak, to mam już rurki. Teraz byłoby warto tak pomału je poskładać z tymi odcinkami pionowymi i poziomymi. Tak, i ogólnie trzeba stosować zasadę, że jeżeli rurka jest jakby troszkę poniżej, znaczy się, jeżeli przyjmiemy, to jest kwadrat, to jeżeli jest w dolnej połowie, to o tak tutaj, to idzie to na dół. A jak jest w górnej, tak, przed chwilą było pokazane, to o, to idzie do, to tam szło do góry, tu poszło na dół i pięknie jest. O, tu płetwę widzę, ale coś tu jeszcze nie do końca pasuje. To, o, to już bardziej. Tak, i teraz potrzebujemy rurkę, ale właśnie ona raczej będzie pasowała w ten rejon, tak. O, o, właśnie, właśnie. No nie wiem, może... Tak średnio mi się to podoba. Też chyba raczej nie będzie odpasować. No, też tak bym po... Znaczy, trochę tu pasuje, trochę nie pasuje, bym powiedział. A spokojnie, dojdziemy do tego właśnie, bo przecież to są jeszcze różne... W pionie można przecież kombinować. O! To może być to. Tak... No tak, nie bardzo.
właśnie. No to by mogło tak być. O. No i chyba mamy to dobrze zrobione. Teraz został sam środek, który jest troszkę trudniejszy, no ale jak mamy już punkty odniesienia, no to od razu jest łatwiej. Oko ryby. Ale coś tu jeszcze nie pasuje. No to już jest lepiej, ale nadal coś tu jeszcze nie pasuje. O właśnie. Tak, i tu jest właśnie kombinacja, którą potrzebujemy, czyli kot. Przyda nam się we wraku. Okej. Czy tu jeszcze coś mogę znaleźć? O. Mapa i zajrzymy tu. I tutaj. O właśnie. Poluzujemy te śruby. Tak, i tu jak widzicie. Ale najpierw wezmę to i to. No i tu mamy kombinację 5 zamków, które trzeba użyć w odpowiedniej kolejności. Tak. Tu mamy ją podpowiedzianą. Tak. Tak. Tu. Tutaj 2 razy. No i jesteśmy blisko. 3, 1 i 5. Tak, z tych wszystkich zgromadzonych rzeczy interesuje nas tylko butelka. Wszystko inne jest bezwartościowe. Tak. Teraz dokąd by się tu udać? Tak. O, właśnie. Kwas się przyda. Tu użyjemy magnesu. Atrament dla tej meduzy. Czy ośmiornicy? To mam już cały klejnot. Jak widać, jeszcze co najmniej jedna kraina przed nami. No i pozbyłem się pierwszego kryształu. Idziemy po pozostałe. Tak, wrak. Aha, to trzeba. Aha, ale ja jeszcze nie mogę, brakuje mi jednej rzeczy. Czy ja już wszystko tutaj zrobiłem? A, tu będzie trzeba z tą rzeźbą coś zrobić. Ale to dopiero za chwilę. O, tak, tutaj mamy kwas i jest zardzewiały łańcuch. Tak, dzięki temu uzyskaliśmy dostęp do kryjówki. Tak, o, i zdobyliśmy brakujący element. I fajnie, już nie musimy tutaj wracać. Tak, o właśnie. Użyjemy tego i tego i mamy amulet, który to amulet oddamy księżnicy. Tak, no to już mało miejsc zostało do odwiedzenia. Ok. No i zyskaliśmy kolejny klejnot. Tak, i tu jest kwestia tego pomnika, ale najpierw musimy, no, kwas usunąć. No to już jest formalnie proste. Ok. Tak.
jest. Już myślałem, że się udało. Kryształ utknął w rzeźbie. Czym mogę go wydostać? Tak, oczywiście, mamy coś na to. I zdobywamy ostatni kryształ. Tak. Pozbywamy się kryształów. O, właśnie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym udamy się do Elfiej Wioski. Trzymajcie się.